Dzień dobry, Jan Przemyłski, Rozmowa Niezależna. To jest druga część naszej rozmowy z panem Antonim Macierewiczem, marszałkiem seniorem, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Panie marszałku, chciałbym z panem porozmawiać także na temat sytuacji na granicy naszej wschodniej. Kryzys migracyjny trwa, konflikt na linii polsko-białoruskiej trwa. Jak pan przewiduje jego rozwój? Jak pan prognozuje, co, w którym miejscu jesteśmy teraz, a w którym możemy być za chwilę? No, powiem coś, co może zostać przyjęte pesymistycznie, ale myślę, że trzeba na to spojrzeć realistycznie. Trzeba przyjąć do wiadomości, że to już jest sytuacja trwała. Że to jest sytuacja, z którą będziemy mieli do czynienia przez dłuższy czas. Oczywiście w najbliższym czasie, o czym też już mówiłem od przynajmniej miesiąca, w najbliższym czasie samo narzędzie migracyjne zapewne nie będzie wykorzystywane w sposób intensywny, dlatego że zima bardzo ogranicza możliwości tej presji migracyjnej ludzi pochodzących z Azji Środkowej czy Azji Wschodniej, więc o zupełnie innym podejściu do, tak powiem, struktury biologiczno-cieplnej, że tak powiem. Więc myślę, że w najbliższym czasie ta presja będzie mniejsza, ale wiosną i latem ona wróci. Jak będzie wyglądał ten czas zimowo-wiosenny, nie wiem, ale trzeba się liczyć też z tym, że może on być wykorzystywany do agresji medialnej, która przecież odgrywa olbrzymią rolę, zdajemy sobie z tego sprawę i ma olbrzymie, niestety miała dotychczas zaplecze Michnikowszczyzny, Platformy Obywatelskiej, pana Frasyniuka, dla którego właśnie Adam Michnik był głównym wzorcem. Bardzo jestem zainteresowany, jak on zareaguje i jaki będzie jego stosunek do tej pochwały zbrodni Jaruzelskiego i zbrodni stanu wojennego, którą wygłosił pan. Krytyki z tej strony? Nie wiem. Powiem uczciwie, że nie wiem. Te ostatnie wypowiedzi i zachowania pana Frasyniuka raczej świadczyły o tym, że on już jest michnikowszczony zupełnie, ale może nie. Ja zawsze liczę na dobrą wolę, zawsze liczę na to, że ktoś, kto nawet upadł bardzo nisko, jest w stanie się obudzić, jest w stanie wstać, jest w stanie zrozumieć, że jego działania są szkodliwe dla narodu i dla niego samego. W związku z tym nie chcę tego przesądzać, ale oczekuję na reakcję. Będę wtedy mógł to ocenić i liczę na to, że państwo po prostu ktoś z kamerą podejdzie i spyta. Prawda? Bo naprawdę ważne jest, żeby ci ludzie w tej sprawie do tego się ustosunkowali. Ale wracając do pana pytania, bo ono jest najważniejsze. Otóż oczywiście trzeba jeszcze wzmacniać wojsko, trzeba je rozbudowywać. Ja uważałem i nadal uważam, że to jest czas, w którym trzeba jak najszybciej wprowadzić ustawę, którą zaprezentował pan premier Kaczyński i pan minister obrony narodowej, pan minister Błaszczak. Ale poza wzmocnieniem wojska jest absolutna konieczność realnego zbudowania obrony cywilnej. Całe ustawodawstwo w tej sprawie istnieje, cała struktura formalno-prawna istnieje. Nie ma tylko działań w tej sprawie. One są absolutnie konieczne, bo to jest struktura, która organizuje blisko 3 miliony ludzi i gwarantuje zaangażowanie olbrzymiej części społeczeństwa, dającej zaplecze dla tej armii, która stoi na granicy i która działa na granicy. Oczywiście jestem dumny z tego, że Wojska Obrony Terytorialnej były zaangażowane i pokazały swoją wielkość i swoją siłę walcząc z COVID-em. Ale to powinna robić obrona cywilna, a nie Wojska Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej teraz mają przede wszystkim zadania bojowe i one są przez nich przede wszystkim realizowane. Oni nie będą w stanie robić wszystkiego naraz. To, co
pozwoliło nam obronić naszą wschodnią granicę, to w dużym stopniu rozwój polskiej armii, rozwój wojsk obrony terytorialnej, rozwój działań funkcjonariuszy, którzy tak dzielnie bronią naszego bezpieczeństwa. Ale oni muszą mieć zaplecze. Oni muszą mieć zorganizowane zaplecze. I tym zorganizowanym zapleczem właśnie jest struktura obrony cywilnej, która daje im gwarancję, że mogą poświęcić się przede wszystkim walce z zagrożeniami zewnętrznymi. Ale przecież to, co nas może czekać, to zagrożenia wewnętrzne. To atak nie na granicę, tylko atak hybrydowy na wnętrze naszego państwa i naszego społeczeństwa. I dlatego zorganizowanie obrony cywilnej jest najważniejszym zadaniem. Tak jak zmiany w wojsku, które zostały wprowadzone począwszy od końca 2015 roku, dzisiaj okazały się, myślę, że nawet najwięksi sceptycy zrozumieli, że były one konieczne, jeżeli były błędy, zapewne. Pewnie tak, ale kierunek był właściwy, kierunek dał dzisiaj efekt, który każdy z nas mógł zobaczyć. Tak samo teraz to jest ostatni moment, żeby rozpocząć rozwój obrony cywilnej, która organizuje te podstawowe struktury ludzkie w poszczególnych środowiskach, w zakładach pracy, w strukturach administracyjnych. Proszę Państwa, same ochotnicze straże pożarne to jest 700 tysięcy ludzi. To jest wielka siła, ale ona może i powinna działać nie tylko w obronie przeciwko zagrożeniom ze strony ognia, ale także w obronie przeciwko zagrożeniom ewentualnie hybrydowym. Podobnie straże kolejowe, podobnie myśliwi, podobnie bardzo wiele innych struktur, które istnieją, tylko nie są zsynchronizowane, tylko nie są zorganizowane, tylko nie są uruchomione. Czas najwyższy, żeby to zrobić. Nie czekajmy, bo będzie za późno. No właśnie, panie marszałku, no to moje pytanie. Kiedy, jak nie teraz? Zgadzam się. Teraz trzeba to zrobić. Jest to absolutnie konieczne. Konieczna jest ustawa o obronie militarnej. Konieczne jest wdrożenie ustawodawstwa uruchamiającego obronę cywilną. Tu musimy postawić kropkę. Serdecznie panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem był pan Antoni Macierewicz, a państwa zapraszam na kolejny odcinek naszego programu. Dziękuję bardzo.